Witajcie. Black Hat Team nadaje. Och, jak ja lubię robić dla was Black Hat Team, lubię słuchać tego kawałka bardzo. Witajcie, jest to podcast, w którym prezentuję wasze historie, które sami opowiecie i sami nagracie. Ten podcast powstał, bo jestem przekonany, że każdy z nas niesie wspaniałą historię, która może być tak samo nośna i motywująca dla innych, jak dokonania ultrakosmitów, które znacie z podcastu Black Hat Ultra. Dzisiaj usłyszycie Przemysława Stronka, który opowie niezwykłą przygodę o tym, jak przeszedł od bycia b-boyem do biegania dystansów ultra, pokonując po drodze problemy ze zdrowiem i otyłością. Myślę, że jest to historia, z którą wiele osób może się utożsamić, więc załóżcie buty biegowe i słuchawki. Na siedząco nie da się tego słuchać. Przed wami Przemysław Strong. Posłuchajcie. Cześć, mam na imię Przemek i chciałbym wam opowiedzieć, jaką drogę przeszedłem przez ostatnie 2 lata. Moja biegowa historia to pewna rewolucja, której w żaden sposób nie przewidywałem, kiedy w lutym 2019 roku założyłem buty do biegania i wyszedłem z domu. Wiedziałem wtedy, że nie będzie lekko, ale nie wiedziałem, że całe to bieganie tak wszystko zmieni. To nie jest tak, że ze sportem czy też aktywnością ruchową nie miałem nigdy wcześniej nic wspólnego. Miałem to szczęście, że moje dzieciństwo wypadało jeszcze na czas, kiedy każdą wolną chwilę spędzało się poza domem ze swoimi rówieśnikami. Nie mogłem narzekać na małą ilość ruchu, ale też nigdy nie związałem się z żadną z aktywności na dłużej. I tak było do momentu, w którym poznałem formę tańca znaną jako breakdance. Mniej więcej od 1997 do 2005 roku moje młodzieńcze lata przechodziły powoli pewną ewolucję. Zaczynałem od prostych ćwiczeń i prób w domu, a po kilku latach doszedłem do 3-5 treningów w tygodniu z lokalną ekipą. Nie byłem jakimś wybitnym tancerzem, a dokładniej b-boyem, bo tak w świecie breakdance'u mówi się o tańczących na parkecie kolesiach. Przynosiło mi to jednak wiele radości i pewnego samospełnienia. Żadna z aktywności nie obudziła we mnie wcześniej takiego zaangażowania. I wszystko było w porządku, dopóki nie pojawiły się pierwsze problemy ze zdrowiem. Najpierw posłuszeństwa odmówiło lewe kolano, poddane w efekcie zabiegowi artroskopowemu, a następnie plecy, które podlegały leczeniu przez dłuższy czas. Wtedy odpuściłem. W ten sposób od roku 2005 nie robiłem bez mała nic, a waga powoli zaczęła piąć się w górę. Przez kilka lat z chłopaka ze średnią wagą 75 kg stałem się chłopakiem z pierwszym stopniem otyłości, przełamując 110 kg. W 2016 roku postanowiłem coś ze sobą zrobić. Przeszedłem na dietę redukcyjną. Zacząłem liczyć kalorie, zapisałem się na siłownię i powoli zacząłem biegać. Waga zaczęła spadać. Zrzuciłem około 12 kg i gdzieś zabrakło dalszej motywacji, mimo widocznych efektów. Ciuchy zaczęły robić się luźne, moje ogólne samopoczucie było lepsze, ale gdybym miał jednoznacznie powiedzieć, co mimo wszystko poszło nie tak, to jestem w stanie powiedzieć tylko tyle, że nie wiem. Jak nie trudno się domyśleć, z biegiem czasu waga zaczęła znowu piąć się w górę. W sumie w żaden sposób mi to nie przeszkadzało, dopóki 2 stycznia 2019 roku ponownie nie stanąłem na wadze. Pokazała 120,3 kg. Nigdy wcześniej tyle nie ważyłem i nie było mi wtedy do śmiechu. Plan był prosty. Na początek trzeba ogarnąć swoje żywienie. Przeszukałem wtedy chyba połowę dostępnego internetu, ustaliłem swój deficyt kaloryczny. Nie myślałem wtedy o żadnej konkretnej aktywności, ale zacząłem zwracać uwagę na codzienną ilość kroków i jakość snu.
nie nastawiałem się na jakieś konkretne efekty i wyszedłem z założenia, że po prostu zobaczę, co z tego wyjdzie. Drugą rzeczą, która dała mi w kość, była wizyta u chirurga naczyniowego. Miałem problemy z żylakami, który, powiedzmy sobie wprost, przez długi czas bagatelizowałem i unikałem jakiejkolwiek konsultacji lekarskiej. Szybka wizyta, szybkie USG i krótka informacja. Lewa noga do operacji jak najszybciej, prawa do operacji do końca roku. Pada też ważne zalecenie. Jak nie zrzucę kilogramów, to równie dobrze mogę tej operacji nie robić. Nie było mi do śmiechu jeszcze bardziej niż na początku roku. Następnego dnia ubrałem się, oświadczyłem, że idę biegać i wyszedłem z domu. Po moim zrywie do zrzucenia kilogramów 3 lata wcześniej w szafie dojrzewały biegowe ciuchy. Plan był prosty. Pętla po osiedlu. Można opisać to jednym słowem. Bolało. Kilka przystanków po drodze i dosłownie wymęczone 3 kilometry. Wiedziałem, że nie będzie lekko, ale nie pomyślałem, że aż tak. Nie zniechęciłem się i co 2-3 dni wychodziłem biegać. Z każdym bieganiem widziałem poprawę. Najpierw 3 km bez zatrzymania, następnie 5 i tak doszedłem do pewnej granicy, która była dla mnie nie tylko rekordem kilometrów. Nie wiem, jak się czuliście, jak pierwszy raz złamaliście dystans 10 km. Dla mnie to był chyba pierwszy tak mocny sygnał w stylu wystarczy chcieć. Tego dnia nie poszedłem na bieżnię z myślą o robieniu 10 km. Wiecie, jak to czasem bywa. To był ten dzień. Biegło się lekko w głowie i w nogach, więc czemu nie spróbować? I tak padło moje pierwsze 10 km. Wyrzut endorfin, radości i nagłego wzrostu apetytu na więcej. Apetytu, którego najmniej się spodziewałem w tamtym momencie. No właśnie, skoro udało się co nieco zrobić, to uda się i więcej. Byłem 4 tygodnie przed operacją i chciałem z tego okresu wycisnąć jak najwięcej. Ale na to wszystko był potrzebny jakiś plan. Znowu przejrzałem połowę internetu i znalazłem plan dla siebie. 4 dni treningowe w tygodniu. Pomyślałem super, teraz będzie w tym jakiś porządek i perspektywa, przynajmniej na najbliższe tygodnie. Ale dlaczego przy okazji, by nie wystartować w jakimś biegu, nawet krótkim, na 5 km? I tak trafiły się 2 tydzień po tygodniu. Pomyślałem, czemu nie? I od razu oczywiście się zapisałem. Na pierwszym pobiegłem, jak na swoje możliwości oczywiście, nawet szybko. Złamałem 30 minut na 5 km, co wcześniej było dla mnie nieosiągalne. Ogromnie się cieszyłem z tego wyniku, choć gdy przejrzałem całą tabelę wyników, szybko dało się zauważyć, że nie byłem na przedzie stawki. Pojawiło się we mnie mieszane uczucia. Z jednej strony cieszyłem się z życiówki na 5 km, a z drugiej strony trochę zdołowałem, że mimo wszystko nie są to jakieś biegowe cuda. Ten chłodny prysznic bardzo się przydał. Do drugiego biegu podszedłem już inaczej. Założyłem plan czasowy. Przebiec poniżej 30 minut i go zrealizować. Oczywiście udało się. Najbardziej jednak cieszyłem się chyba z faktu, że byłem w stanie ocenić to, że moja kondycja na ten moment znowu pozwala na złamanie tego czasu. Między tymi startami padła jeszcze jedna propozycja. Ostatnia niedziela przed operacją. Orlen Warsaw Marathon i towarzyszący mu bieg na 10 km. A skoro mogłem dostać pakiet startowy od znajomego, pomyślałem, że czemu nie. Stanowiło to bowiem świetne podsumowanie tych niecałych 3 miesięcy. Zapakowaliśmy się całą rodziną do samochodu i pojechaliśmy. Bardzo się stresowałem, ale też czułem wielkie podniecenie przed tak dużym biegiem. Oczywiście jechałem z pewnym biegowym marzeniem, złamać godzinę na 10 km. Na szczęście podchodziłem do tego bez żadnego ciśnienia. Po prostu co wyjdzie, to wyjdzie i tak do tej pory udało mi się sporo zrobić. Znalazłem moją strefę startową, włączyłem muzykę i adrenalina rosła. Ruszyliśmy. Oczywiście poniosło mnie trochę za ludźmi. Pierwszy kilometr i podbieg pod warszawską Tamkę, którą znałem bardzo dobrze i nieraz pokonywałem pieszo. Wtedy usłyszałem w słuchawkach czas z pierwszego kilometra. 6 minut, 1 sekunda. I pomyślałem, że teraz to już z przysłowiowej górki. Trzymałem tempo do samego końca. I minąłem metę z czasem 59 minut 3 sekundy. Udało się zrealizować plan, o którym nieśmiało marzyłem. Popłakałem się na mecie jak dziecko ze szczęścia i ze smutku, bo za 2 dni miałem pojawić się w szpitalu. To nie była moja pierwsza operacja, czy też pobyt w szpitalu. Niby wiedziałem, jak to jest leżeć w szpitalu po operacjach. Mimo to ogromnie się stresowałem. Chyba najbardziej nie samego zabiegu, ale tego, jak będę się po nim czuł i jak szybko wrócę do normalnej aktywności. Nawet nie biegowej, ale codziennej.
Operacja żylaków przebiegła planowo. Wyszedłem bez opóźnień ze szpitala i jedyne co pozostało to przez 4 tygodnie dbać o siebie, odpoczywać i w moim przypadku dodatkowo knuć plan na najbliższą przyszłość. Nie spodziewałem się po sobie, że będzie mi tak brakować biegania przez kolejne 4 tygodnie. W tym właśnie czasie pojawił się bardzo prosty plan. Kolejny zresztą. W sumie nawet nie mógł być prostszy. We wrześniu w Płocku co roku organizowany jest półmaraton Dwóch Mostów. Zerknąłem wtedy jeszcze raz na plan treningowy, który realizowałem i akurat idealnie wpisywał się w termin półmaratonu. Pomyślałem, przypadek? Nie sądzę. Do tego czasu spokojnie powinienem się przygotować. Nie nastawiałem się na jakieś rekordy czasowe. Chciałem go spokojnie przebiec i zmieścić się w limicie czasu. Mój plan treningowy bazował na 4 dniach treningowych. 2 w tygodniu i 2 w weekend, gdzie niedziela była dniem wybiegania. Ten dzień bardzo szybko polubiłem i często dystans wybiegania wydłużałem ponad plan. Dawało mi to ogromną radość i kopniaka na kolejny dzień. Co najważniejsze, nie czułem jakoś większego przeciążenia wydłużając te dystanse. W ten sposób pierwszy półmaraton zrobiłem już w czerwcu. 2 miesiące po operacji. 4 miesiące od kiedy zacząłem regularnie biegać. To był dla mnie kolejny mocny kopniak i znów poczułem mocno, że chcę jeszcze więcej. Zacząłem się zastanawiać, ile da się urwać na czasie półmaratonu i nieśmiało postawiłem sobie kolejny cel. Zrobić go poniżej 2 godzin podczas półmaratonu Dwóch Mostów. Życie zweryfikowało jednak ten plan trochę wcześniej. Treningi szły dobrze, wybiegania również. Obliczyłem średnie tempo i postanowiłem się zmierzyć z tym czasem wcześniej. Po raz kolejny nasza płocka bieżnia Stadionu Miejskiego pięknie się odwdzięczyła. 2 godziny złamałem bez większych problemów z uśmiechem na ustach i zacząłem się zastanawiać co dalej. Skoro półmaraton jakoś już leci, to dlaczego nie maraton? Przejrzałem kalendarze imprez, wróciłem znowu do planu treningowego i wypadło na październikowy maraton w Toruniu. Wcześniej jednak pojawił się oczekiwany półmaraton Dwóch Mostów. Nie oczekiwałem od niego zbyt wiele. W tym czasie przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania i treningi od początku września się trochę posypały. Dodatkowo byłem wykończony tygodniem pełnym przewożenia rzeczy do nowego mieszkania i zakupów przeplatanymi szybkim jedzeniem i nie za dużą ilością snu. Na sam półmaraton prawie zaspałem. Nie zdążyłem nawet zjeść śniadania po pierwszej nocy w nowym miejscu. Złapałem coś na drogę i ruszyłem. Cieszyłem się niezależnie od wyniku, że będę mógł w nim pobiec. To największy i najdłuższy z naszych lokalnych biegów ulicznych. Spora ilość znajomych i atmosfera mi się udzieliła. Poleciałem na tyle, ile pozwalały nogi. Finalnie poprawiłem moją życiówkę o około 7 minut i nie wierzyłem, jak to się udało po tych ostatnich tygodniach. Teraz został już tylko Toruń. Dużo czytałem o maratonach, o przygotowaniach do takich biegów. Teoretycznie wszystko powinno się udać, a dokładniej po prostu powinienem go skończyć. Założyłem wstępnie, że skończę go na 4 godziny 30 minut i wstępnie wszystko zapowiadało się w porządku. Problemy zaczęły się, gdy zatrzymałem się gdzieś na 27-28 kilometrze. Wtedy pojawiła się blokada. Nie mogłem ruszyć w szybsze tempo. Kolejne 10 kilometrów było dla mnie istną męczarnią. Dopiero na ostatnich mniej więcej 5 kilometrach padłem w swoje tempo i dobiegłem do mety. Nie udało się złamać 4:30, ale mimo to czułem ogromne szczęście. Pokonałem maraton. Odebrałem medal z oczami pełnymi łez i powiedziałem sobie i żonie, że nigdy więcej takich biegów. Wróciliśmy do domu. Położyliśmy syna spać, wziąłem prysznic i od razu usiadłem do komputera. Zacząłem szukać kolejnego maratonu. Wpadł mi w oko maraton kampinoski. I to już w listopadzie. Spojrzałem na wszystkie dystanse i padła szybka decyzja. Zapisuję się na ultra. 63 km. W mojej głowie pojawił się plan. Kolejny. Trochę biegu i trochę marszu i spokojnie powinienem zmieścić się w limicie czasu. Tak, to byłby piękny koniec sezonu i był. Mimo, że nie udało mi się ukończyć tego biegu. Pierwsze, co mnie uderzyło po dotarciu na miejsce startu, to panująca tam atmosfera. To było coś innego niż dotychczasowe biegi uliczne, a tym bardziej coś innego niż maraton, który biegłem miesiąc wcześniej. Dystans ultra ruszał pierwszy. Po drodze wszystko szło zgodnie z planem i z każdym kolejnym kilometrem coraz bardziej buzowała we mnie radość, że tu i teraz jestem w tym miejscu. Pierwszy punkt odżywczy i pierwszy szok. Ludzie rozmawiają z tobą, żartują jak z dobrym starym znajomym.
Drugi szok, widok skąpanego w porannym słońcu cmentarza w Palmirach. W mieście czegoś takiego na pewno się nie zobaczy. I ta rosnąca radość i szczęście dotarły do pewnego punktu kulminacyjnego. Pierwszy raz, odkąd pamiętam, zobaczyłem taki las. Zatrzymałem się w miejscu i zacząłem rozglądać się dookoła. Zacząłem chłonąć ten widok. Ciężko powiedzieć, ile czasu tak spędziłem. Kiedy wyrwałem się z tego zawieszenia, to, czy ukończę bieg, czy nie, przestało być istotne. Najważniejsze, że tu po prostu byłem. Finalnie lewe kolano pokrzyżowało moje plany na 38 km. Bezpieczniej było odpuścić i zakończyć bieg wcześniej. Jedynym minusem było poczucie, że tym razem nie przywiozę medalu i mój syn go nie założy. Jednak i ta sytuacja się rozwiązała. Ukończyłem dystans maratonu i otrzymałem na mecie medal za ukończenie maratonu właśnie. Rok 2019 zbliżał się do końca. Udało się zrzucić przeszło 30 kg, udało się zaliczyć kilka fajnych biegów, a w głowie zaczęła kiełkować nowa myśl. Najpierw czekała mnie jednak operacja prawej nogi. Nie stresowałem się nią tak jak pierwszą. Najbardziej chyba przejmowałem się tym, żeby wszystko poszło tak jak trzeba i żebym wyszedł na święta do domu. Na szczęście martwiłem się niepotrzebnie. Po powrocie do biegania były dla mnie ważne dwie rzeczy. I jak najszybciej się rozbiegać i spędzać jak najwięcej czasu w lesie. Niedzielne wybiegania były tym, na co zawsze czekałem w tygodniu. A teraz czekałem na nie jeszcze bardziej. Biegałem już wcześniej w lesie, ale teraz miało ono dla mnie już trochę inny wymiar. Wymiar spotkania z naturą, którego nie umiałem doświadczyć wcześniej. Zaowocowało to zmianą podejścia do startu w roku 2020. Myśląc na razie o wiośnie, brałem pod uwagę dwa lokalne biegi trailowe. Ultra Pazur na dystansie 25 km i Rykowisko na dystansie 36 km. W dalszym terminie brałem pod uwagę jakiś dystans ultra i tutaj stawiałem na bieg w Jeliszewie. Jak sami wiecie, rok 2020 wprowadził w życie swoje własne plany na wszystko. Pandemia zmieniła wiele. Wiele z biegów zostało odwołanych, wiele zostało przełożonych. Dodatkowo na to nałożyła się moja zmiana pracy i bez mała na starcie pojawił się kryzys zawodowy. Całość w bardzo krótkim czasie nasunęła kilka refleksji. To, na czym chcę się skupić, to bieganie, a kontakt z naturą jest jak powietrze do oddychania w codziennym życiu. Niestety tego oddechu dosłownie i przenośni w tym momencie bardzo zabrakło. I w tym momencie pojawił się mój pierwszy bieg ultra, warszawski krwiobieg. Początkowo miał być rozegrany normalnie w Warszawie. Ostatecznie został rozegrany wirtualnie. Abstrahując to, czy wirtual to prawdziwy bieg czy nie, to było moje pierwsze 50 km po okolicy Płocka. 50 km przez lasy i wsie z metą na płockim stadionie miejskim. Bałem się tego dystansu. Z drugiej strony czułem spokój i czułem, że sobie z nim poradzę. Nie pomyliłem się. Medal, który otrzymałem od syna, dołączył do reszty medali. Był czerwiec, połowa roku, a ja zrealizowałem swój główny plan na 2020 rok. Przyszedł czas na kolejny ultra, tym razem rozegrany normalnie. Wstępnie miałem biec na 36 km, ale kiedy pojawiły się opcje zmiany dystansów, przepisałem się na 72. Jeśli chodzi o Rykowisko, mój cel był tylko jeden – ukończyć bieg w limicie. Nie martwiłem się problemami na trasie. Nauczony poprzednimi doświadczeniami, nie bałem się skończyć biegu wcześniej, jeśli tylko by była taka potrzeba. Oczywiście nie obyło się bez problemów po trasie, ale mimo to ukończyłem bieg. Mój pierwszy ukończony bieg ultra w realu. Jadąc z Płocka w kierunku Kutna, przy drodze można zauważyć mural Rykowiska z wypisanymi dystansami. Jeszcze rok wcześniej uważałem takie dystanse za nierealne do pokonania. Uważałem, że ludzie, którzy w nich startują, to już nie ludzie. Tego dnia wracając do domu i mijając ten mural, poczułem już zupełnie coś innego. Poczułem radość. Poczułem radość i szczęście, że mogłem być częścią właśnie tego biegu i że ten mural dotyczy również mnie. Kolejny na liście biegów ultra był Ultra Pazur. Tu historia się powtarza. Wstępnie miałem biec 25 km, ale finalnie pobiegłem na dystansie 50. Tu jednak historia nie skończyła się tak dobrze. Na pierwszej 25-kilometrowej pętli odezwało się lewe kolano i zrezygnowałem z dalszej części biegu. Wróciłem do domu z ogromnym niedosytem. Głowa chciała biec dalej. W nogach wciąż były siły na więcej, ale kolano mówiło stop. Były szanse na poprawienie czasu na dystansie 50 km, ale cieszę się, że umiałem odpuścić. Tydzień wystarczył, żeby postawić się na nogi i wrócić do treningów.
Po ultrapasurze postanowiłem jeszcze raz zmierzyć się z dystansem 10 km i w końcu mi się udało złamać 50 minut, które od dłuższego czasu mnie prześladowało. Czułem jednak, że w nogach mam jeszcze zapas siły. Wtedy trafiła się okazja na poprawienie tego wyniku podczas sztafety ASICS World Aikiden. Poprawiłem go o kilka minut, kończąc go z czasem 46:20. Jeszcze rok wcześniej nie myślałem nawet o tym, że mógłbym tak szybko biegać. Powrót na trasę maratonu kampinoskiego miał być ostatnim startem, ale niestety na spotkanie z Kampinosem będę musiał zaczekać do listopada 2021 roku. Żeby w jakiś sposób nie zmarnować przygotowania, ruszyłem na bieżni. Wstępnie myślałem o złamaniu 100 km, ale niestety warunki na bieżni mocno nie sprzyjały. Wykręciłem 50 km, poprawiając czas ze wspomnianego wcześniej krwiobiegu. Praca, którą wykonałem na treningach przez ostatnie 5 miesięcy, dała mi bardzo wiele i czuć to było na każdym kilometrze. Długo myślałem nad tym, jak zakończyć ten rok i chciałem, żeby było to coś szczególnego. Wstępnie myślałem o kolejnym biegu na dystansie ultra, jednak ulegając prostej matematyce ostatecznie zdecydowałem się na coś innego. Półmaraton ma w zaokrągleniu 21 km. Kolejny rok to 2021. Moje rodzinne miasto Płock ma 21 osiedli mieszkaniowych. Wniosek był jeden. 21 półmaratonów w 21 dni po 21 płockich osiedlach. Zaczynając 11 grudnia, a kończąc Sylwestra, każdego dnia na innym osiedlu przebiegłem dystans półmaratonu. Łącznie 443 km w 3 tygodnie. Nigdy wcześniej nie miałem takiego miesięcznego kilometrażu, a podjęcie tego wyzwania pokazało, że nie przespałem tego roku, a w przyszłym mogę śmiało dalej rywalizować z samym sobą, walcząc o przysłowiowe więcej. Patrząc na to wszystko, często zadaję sobie pytanie, czym tak naprawdę jest dla mnie bieganie? Kiedyś powiedziałbym, że sposobem na to, aby o siebie w jakiś sposób zadbać, zrzucić kilogramy i czuć się lepiej. Dziś powiedziałbym, że jest to dla mnie pewna droga. Droga, która zapoczątkowała w moim życiu wiele zmian. Zbliżyła mnie bardziej do innych ludzi, do natury, ale przede wszystkim do siebie. Nigdy wcześniej pewnie nie odważyłbym się na morsowanie. Nie pomyślałbym o bieganiu naturalnym, które jest dla mnie bardzo ważne, czy też o metodzie Wim Hofa, z której korzystam. Czy tak będzie zawsze? Nie wiem. Póki co staram się z tego czerpać jak najwięcej dla siebie i po prostu się tym cieszyć. Dzięki Przemek za tę historię. Życzę Ci, aby Twoja kariera ultrasa dalej się rozwijała i aby bieganie wzbogacało Twoje życie z roku na rok coraz bardziej. Przy okazji pozdrów rodzina. Jeżeli chcecie opublikować tutaj swoją historię, napiszcie do mnie maila na adres ultra@blackhatultra.pl. Pomogę Wam technicznie lub merytorycznie. Nie bójcie się dzielić swoją historią. Myślę, że wszyscy chętnie jej posłuchają. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, to zapraszam na patronite.pl/blackhatultra. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, miłego weekendowego biegania. Buźka.